Dziki w Kołobrzegu wydają się już oswojone, chętnie przemieszczają się po mieście i ryją kolejne trawniki. Do tego przyczyniają się m.in. mieszkańcy, którzy bezmyślnie dokarmiają zwierzęta. Zapanować nad problemem bytowania dzików w miastach w pewnym stopniu udało się w ubiegłym roku, kiedy w ramach odstrzałów sanitarnych w Polsce związanych z afrykańskim pomorem świń dokonano redukcji ponad miliona sztuk. Ta redukcja spowodowała to, że dzika właściwie dzisiaj w lasach i na polach bardzo trudno spotkać. On przemigrował do miasta, tutaj ma spokój, tutaj nie ma owodu powiedzkich, w związku z czym nie ma możliwości dokonywania polowania na tą zwierzynę. Na dodatek nakłada się sytuacja tego typu, że ma tutaj zapewnioną tak jakby bazę żywnościową. Sami troszeczkę jesteśmy temu winni, dlatego że są zdjęcia i ludzie często te dziki dokarmiają, a później boją się sami o własne dzieci, z siebie czy też o własne zwierzęta. Stąd też w zeszłym tygodniu podpisałem decyzję o odstrzale redukcyjne. Właściwie to jest odłów wraz z uśmiercenie. W najbliższym czasie odłowionych zostanie 48 sztuk. Trzeba pamiętać, że w mieście nie ma takich miejsc, gdzie można dokonać bezpiecznego odstrzału. Tak? Przepisy dotyczące warunków wykonywania polowania mówią o kierunku oddania strzału, odległości, ona jest minimum 150 metrów od terenu zabudowania. Nie można strzelać w kierunku dróg, zabudowań, właściwie takiego miejsca nie ma. Stąd też technologia odłowu dzika polega na wykonaniu odłowni, a później jego uśmiercenie, dlatego że w związku z tym, że panuje jeszcze ASF, no nie ma sensu tego dzika wywieźć do lasu, kiedy on powiedzmy za 2-3 tygodnie jest szansa, że z powrotem wróci do miasta. Problem z dzikami zgłaszają również gminy, które wnioskują o redukcję zwierzyny.